Strona organizacyjno-finansowa GKS-u Katowice w dalszym ciągu nie funkcjonuje tak, jak powinna. Pocieszeniem dla kibiców Gieksy może być fakt, że sportowo wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Katowiczanie, choć z obozu w Dzierżoniowie, wrócili w środę. Dopiero dzisiaj odbyli pierwszy trening. W tym czasie odpoczywali i rozegrali dwa sparingi. Silniejszy skład w piątek przegrał w Czechach z Karwiną. Piłkarze z szerokiej kadry Gieksy w sobotę wygrali z Górnikiem 0-9 Mysłowice. Jak podkreślali zawodnicy Gieksy, kilka luźniejszych dni po ciężkim obozie przydało się. Pierwsza połówka obozu to była bardzo duża praca. Rano były takie godzinne, można powiedzieć, tlenówki nadczo, także było ciężko. Niekiedy były cztery jednostki treningowe dziennie, ale no wiadomo, to jest taki okres czasu i po prostu trzeba robić swoje. Trener Muskal nie przeczy. W Dzierżoniowie dał swoim piłkarzom ostro popalić. 10 dni na obozie to prawie 30 jednostek treningowych. Ciężka praca, gdzieś taki punkt krytyczny, zawsze ja to mówię, to nastąpił tam właśnie, na meczu z Polkowicami dokładnie. Jeśli chodzi o warunki tam do pracy, bardzo dobre, jedynie moglibyśmy tam narzekać trochę na wyposażenie siłowni, bo mieliśmy jakieś tam indywidualne ciężary dobrane i nie mogliśmy na tej siłowni, ale nie ma co narzekać, jakoś sobie radziliśmy. Myślę, że praca zrobiona. Ciężka, zresztą chłopaki narzekali mocno i ja wiedziałem, że te sparingi nasze tam nie będą wyglądały zbyt dobrze. My mamy wyglądać dobrze w sezonie i myślę, że tak będzie. Wyjeżdżając do Dzierżoniowa, trener Moskal nie ukrywał, że liczy na 2-3 nowe twarze, które w trakcie obozu dołączą do drużyny. Tak się jednak nie stało. Na zgrupowaniu pojawił się jedynie jeden nowy piłkarz. Był tam rzeczywiście taki piłkarz jak Wojciech Pręk z Grecji, gdzieś tam grywał. Polecony, no niestety nie zachwycił nas i podziękowaliśmy mu. Robert Moskal nie ukrywa, że nadal rozgląda się za jednym lub dwoma ofensywnie usposobionymi piłkarzami. Pomysł na defensywę już ma, choć to z grą w obronie Katowiczanie mają więcej problemów. W ostatnich czterech meczach stracili 8 bramek. Nie ostrzegamy się błędów. Mi się wydaje, że jedyny jaki można z tego wniosek jakiś dobry wyciągnąć, to, że to nie jest w lidze, że to jest, są sparingi, no oby tak w lidze nie było, jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby na tym popracować, no i będziemy starać się wyeliminować te wszystkie błędy. Najprostsza rzecz, którą można wyeliminować, stałe fragmenty ustawić dobrze, a my dostajemy chyba 8 bramek po rzutach rożnych, zresztą na Karwinie podobnie i to na razie bierzemy na zasadzie takiej, że... Ja jeszcze to biorę na takiej zasadzie, że nie wyciągnę aż takich wielkich konsekwencji, bo zawodnicy mi sami mówią, ja zawaliłem. Czyli wiedzą przynajmniej, co mają robić na tym boisku, no ale teraz trzeba skutecznie się przeciwstawić. I myślę, że wbrew pozorom nad takimi prostymi elementami jednak musimy jeszcze pracować. Do treningów z drużyną wrócili Tomasz Hołota i Bartosz Sobotka. W czasie, gdy drużyna w śniegu pracowała nad formą w Dzierżoniowie, oni w słońcu Hiszpanii reprezentowali Polskę w turnieju La Manga. Fizycznie się nieźle czuję, ale na pewno muszę teraz to nadrobić, trener dobrał mi indywidualne obciążenia. Na pewno trochę inaczej pracuję niż reszta grupy, z kolei z Bartkiem Sobotką, też był na kadrze. Na siłowni mam inne obciążenia, inaczej trochę pracuję. No, muszę to nadrobić na pewno. Ponoć ma być przesunięta liga o 2 tygodnie, więc spokojnie nadrobię to. Po tygodniu treningów na prawie że w pełni zielonym boisku Rapid w Katowicach, drużyna GKS-u w sobotę zmierzy się w Kielcach z Koroną.